Witam w naszej zdrowej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wyciągu z bursztynów. W tym celu potrzebujemy spirytus oraz buraki. Jak już mówiłem, bursztyn. Takie duże, czerwone i ze skóry się obiera. Tak. Bursztyny pozostają na dnie szklanki. A drobno posikane są? Nie, one są wielkości naturalnej. Podrobione. A więc jedne. Tak, ale przez falę morską, kamienie i żwir. I zalewamy spirytusem, a one pozostają nam na dnie szklanki. To ciekawe. Że spirytusem? Nie, że na dnie. Spirytusem to się wszystko zalewa. I tak przygotowane bursztyny w spirytusie leżakują kilka dni. Ja oczywiście mam gotowe, zrobiłem w domu. Żeby nie przedłużać. Tak jest. Bardzo proszę, to ma taki bardzo ładny bursztynowy kolor. I taka nalewka, wyciąg, taka mikstura jest już gotowa do użycia. To ja użyję może. Panie Wacławie, ale to służy do smarowania skroni oraz piersi, kiedy ma pan ewentualne bóle. A mnie właśnie bolą jelita. Do zobaczenia. Smacznego.